Parę dni temu mówiłem o policzku wymierzonym Ameryce na przykładzie zdjęcia, które znalazło się w Rzeczpospolitej, przedstawiającego, jak prezydent Stanów Zjednoczonych, przyznający się do swojej wiary w Chrystusa, do tego, że jest nowonarodzonym protestantem, przyjmuje błogosławieństwo od katolickiego księdza, kapelana kongresu. Jego żona dodaje, że w swoim portfelu nosi on obrazek Matki Boskiej. By zrozumieć analogię, jak jest to obraźliwe, to co przedstawia to zdjęcie i w ogóle całe to wydarzenie dla tej soli ziemi amerykańskiej, czyli białych, anglosaskich protestantów, można by to porównać do tego, jakby katolicki prezydent Polski przyjmował błogosławieństwo, czyli klękał i pochylał głowę, powiedzmy, przed patriarchą prawosławnym. Coś takiego w Polsce może niebawem wcale nie być mową science fiction, ponieważ dał nam przykład już arcybiskup Życiński w Lublinie, który zagonił całą tą elitkę naszego miasta po to, żeby brała udział w obchodach prawosławnego czczenia żołnierzy armii sowieckiej poległych w II wojnie światowej 9 maja bieżącego roku. Być może taki zwyczaj już w przyszłym roku stanie się jakąś nową polską tradycją i prezydent będzie zmuszony, czy nawet chętnie będzie uczestniczył w takich tych rosyjskich obchodach, no a za jakiś czas może nawet będzie przyjmował od prawosławnego patriarchy błogosławieństwo. Inną analogią byłoby, gdyby katolicki prezydent Polski przyjmował błogosławieństwo od jakiegoś żydowskiego rabina przykładowo. Oczywiście, kiedy takie błogosławieństwo przyjmuje prawosławny prezydent Rosji od prawosławnego hierarchy rosyjskiego, czy żydowski prezydent Izraela od jakiegoś naczelnego rabina Izraela, no to wszystko jest w porządku, ale kiedy protestancki prezydent protestanckiej kiedyś Ameryki zgina kolana i głowę przed katolickim księdzem, jest to policzek dla tej tradycji amerykańskiej, dla tak zwanych ojców założycieli, którzy to państwo powołali do życia. Jest to, mówiąc ogólnie, ewidentny znak upadku Ameryki. Warto by się krótko zastanowić, co złożyło się na ten upadek. Wielu ludzi twierdzi, że upadek Ameryki rozpoczął się na początku XX wieku od wprowadzenia podatku dochodowego. Ja jednak daleki jestem od rozpatrywania kondycji narodu tylko w takich kryteriach ekonomicznych. Myślę, że jeśli nawet ten podatek rzeczywiście wpłynął niszcząco na gospodarkę, to coś wcześniej się stało, że ten podatek został wprowadzony, że ci, którzy zatopili kiedyś w Bostonie statek z herbatą i do którego dzisiaj ta partia herbaciana się odwołuje, ci, którzy właśnie zbuntowali się przed angielskim królem, który chciał im podwyższyć podatki, za kilkaset lat przyjęli podatek dochodowy. Coś musiało się stać w mentalności tych ludzi. I tak jak podkreślam, Ameryka powstała, jeśli chodzi o to podłoże religijne, w oparciu o wolne kościoły protestanckie. To było jeszcze coś innego niż protestantyzm europejski, ponieważ na naszym kontynencie kościoły miały charakter narodowy, były związane z władcą danego państwa. Były więc, jeśli chodzi o organizację, pewną repliką kościoła katolickiego, tylko że już nie na skalę całego świata, tylko na skalę państwa. Przynależność była tam z urodzenia, głowa kościoła podlegała głowie państwa i tak dalej. Stany Zjednoczone złamały tę tradycję i wprowadziły coś nowego. Powstały wolne kościoły, które człowiek mógł wybierać, mógł decydować, w jakim kościele chce być i żaden z tych kościołów nie był podległy władzy państwowej. Była tutaj jasne to oddzielenie, co cesarskie i w tym wypowiadał się prezydent i parlament i co boskie, to tutaj ludzie decydowali sami albo dobrowolnie łączyli się w kościoły i tam decydowało jakieś przywództwo kościoła. To spowodowało naprawdę fantastyczny rozwój biblijnego chrześcijaństwa, także wiek XVIII, XIX, a nawet początek XX to jest wspaniały rozkwit chrześcijańskich, protestanckich misji, głównie z Ameryki na cały świat. Nie trzeba dodawać, żeby kraj mógł wysyłać takie zastępy misjonarzy, wspaniałych, młodych ludzi, gotowych ryzykować, a nawet oddawać życie dla Chrystusa. Jak wspaniały musiał być klimat wewnątrz tego kraju, jaka atmosfera duchowa, jakie poświęcenie, jakie poważne traktowanie spraw Boga, Kościoła, Biblii.
Tak więc jeśli gdzieś szukać przyczyn upadku dzisiejszej Ameryki, to trzeba zadać sobie pytanie, co stało się z tamtą gorliwością religijną, z tym oddaniem, z tym przejęciem Bożymi sprawami. Ameryka była wolna gospodarczo, wolna jeśli chodzi o prawa obywateli, ale bardzo konserwatywna jeśli chodzi o normy obyczajowe. To wszystko właśnie było związane z tymi tysiącami małych czy różnej wielkości kościołów protestanckich rozsianych po całych Stanach Zjednoczonych. Oczywiście najwięcej ich było i najbardziej wierne one były w tym tak zwanym pasie biblijnym, który przechodził przez te południowo-środkowe Stany amerykańskie. Co więc stało się? Co wydarzyło się takiego, że dzisiaj Ameryka zeszła do tak niskiego poziomu? Oczywiście od razu większość badaczy powie zalew katolickich, hiszpańskojęzycznych imigrantów, głównie z Meksyku, ale też i z innych krajów Ameryki Łacińskiej. Tak, to prawda. Dzisiaj znaczna część obywateli Ameryki nie mówi po angielsku, nie rozumie kultury, tradycji tego państwa. Oczywiście też są katolikami, czyli tradycją i duchem, że tak powiem, obcy tej Ameryce, która kocha wolność, kocha Biblię, kocha prawo do wyboru, wolnego wyboru religii i absolutnie nie zgadza się na takie pryncypialne czy dogmatyczne stawianie spraw Boga. Daje każdemu człowiekowi wolność poszukiwania szczęścia zarówno w sferze gospodarczej, jakiejś takiej materialnej, ale także i duchowej. Ta wolność niestety przeciwna jest myśleniu katolickiemu, które uważa, że jest tylko jeden prawdziwy kościół i jeśli ktoś nie jest posłuszny władzy tego kościoła, no to jest heretykiem, sekciarzem i tak dalej. W Stanach Zjednoczonych takie myślenie jest całkowicie obce. Ale jednak emigranci rzeczywiście zalewali Amerykę także wcześniej i żywotność kultury amerykańskiej, jej misyjny zapał powodował, że te rzesze imigrantów przyjmowały to biblijne rozumienie chrześcijaństwa i asymilowały się w ramach kultury amerykańskiej. Dlatego warto by szukać jeszcze innego wytłumaczenia powodu, dla którego Ameryka upada. I to wytłumaczenie leży właśnie w sercach prawdziwych Amerykanów, tych, którzy są solą ziemi Ameryki, białych, anglosaskich chrześcijan biblijnych, protestantów. To oni musieli coś zmienić w swoim sercu, w swoim myśleniu i w swoim postępowaniu, że dopuścili, że Ameryka tak zmieniła swoje oblicze. I tutaj prawdopodobnie bogactwo, którym Bóg ubłogosławił Amerykę, stało się problemem. Ci ludzie stracili ten zapał dla Boga, stracili ten kierunek szukania skarbów w niebie i poświęcania się tu i teraz dla dobra Bożej sprawy, a przyjęli taką religię cieszenia się życiem, cieszenia się tym Bożym błogosławieństwem tu i teraz, cieszenia się swoimi samochodami, basenami, domami, etc. Kiedy człowiek obrasta w rzeczy materialne, kiedy ma ich coraz więcej, kiedy swoje serce wiąże, czy swój jak gdyby sens życia i doświadczanie szczęścia wiąże z doświadczaniem tego dobrobytu, czy cieszeniem się nim, to myślenie o sprawach skarbów w niebie, myślenie o poświęcaniu się i rezygnowaniu z dóbr doczesnych na rzecz Boga staje się coraz większą fantasmagorią. I tu upatrywałbym przyczyn upadku Ameryki.